Cud światło w hostii, promień miłosierdzia, Kraków, kościół pod wezwaniem świętego krzyża. Odnośnie opisu sam nie jestem pewien, ale opiszę Państwu historię związaną z tym znakiem. Otóż jest to już drugi raz, kiedy Bóg pokazał mi takie zjawisko. Pierwszy raz było to 2 lata temu. Nie miałem wtedy przy sobie kamery i bardzo nosiłem w sercu pragnienie, aby i inni mogli to zobaczyć. Muszę jednak zaznaczyć, że pierwszym razem, gdy to zjawisko widziałem, promienie ukazujące się na hostii były we właściwym porządku, to znaczy tak jak na obrazie Jezusa Miłosiernego, patrząc od lewej, najpierw czerwony, potem blady. W zeszłym tygodniu, podczas wizyty w Krakowie, Bóg znów zechciał pokazać mi to piękne zjawisko, jednakże tym razem zwrócił moją uwagę fakt, że promienie pojawiły się w odwrotnej kolejności, to znaczy patrząc od lewej, najpierw blady, a potem czerwony. Zastanawiam się, co to mogło oznaczać, skoro właściwa kolejność promieni oznacza miłosierdzie Boże, to może odwrotna kolejność oznacza sprawiedliwość, czy też gniew Boży. Czytania mszalne z zeszłej niedzieli o ciasnej bramie i jej zamknięciu bardzo pasują do tego, co widać na nagraniu, ale to tylko moje domniemania, bo nie mam obecnie na ten temat pełnego światła. Dlatego nadanie tytułu pozostawię Państwu.